Podczas targów SanDedit skontaktował się ze mną przedstawiciel nowo powstającej firmy El Cruze o włoskim rodowodzie, którego flagowym produktem jest ten właśnie kabel zasilający B8H00K. Trudna nazwa. Kabel został mi udostępniony do testów pod jednym warunkiem: że jeśli usłyszę różnicę, opublikuję recenzję kabla. Oto więc ona. W porównaniu z kablami sieciowymi, które stosuję do odtwarzacza CD. Wyraźnie odczułem różnicę w brzmieniu. Jest to słyszalna przede wszystkim w rodzaju rozszerzenia dźwięku, ym, jaki ma system audio i ten to rozszerzający charakter dźwięku ma również tendencję do przybliżania średnicy. Ym, brzmienie tego kabla zasilającego było wyraźniejsze, bardziej plastyczne i nieco lepsze niż standardowego kabla zasilającego. Przy standardowym kablu brzmienie jest mocne, szybkie i dynamiczne. Jest mniej szybkie, ale bardziej plastyczne. El gra lekko na krawędziach pasma, za to zwykły kabel gra wypełnionym planem. Może to wynika z lepszej kontroli nakładania środka pasma, dokładniejszego niż w zwykłym kablu, gdzie brzmienie było nieco słabsze i przesunięte na tyle, że zaczął się psuć efekt powietrza. Dobra, nie mogę już. To wszystko to oczywiście bzdura. Recenzję, którą mogliście przeczytać na moim blogu, a którą tutaj też po części przytoczyłem, napisała Sztuczna Inteligencja. Nie taka zwykła, bo to nie był czat GPT, a model językowy wytrenowany jedynie twórczością naszych rodzimych recenzentów, tych profesjonalnych i tych amatorskich. Zebrałem około 900 stron recenzji samych kabli zasilających, które ukazały się na blogach, stronach, serwisach czy jakichś innych grupach i forach. Tak, żeby jakby oddać styl jak największej ilości autorów. Projekt rozpocząłem jeszcze w 2019 roku i wtedy modele językowe nie były tak rozwinięte jak te obecnie. Korzystałem z modelu, który musiałem ręcznie kompilować i uczyć z poziomu linii komend, co trwało mnóstwo czasu. I mówimy tu o kilkudziesięciu godzinach nauki non-stop na dosyć mocnym sprzęcie. Z wyniku nie byłem jednak zadowolony, bo ten model na podstawie tego wkładu nie był w stanie opanować języka polskiego. Nie dziwię mu się, nawet ten najnowszy model generuje teksty z błędami. Później skontaktowałem się z Piotrem, który prowadzi portal wieści i bez treści, gdzie wszystkie wpisy i komentarze są generowane automatycznie właśnie w oparciu o AI. Piotr napisał własny model sztucznej inteligencji i tu należą mu się wielkie podziękowania. Niestety Piotr z osobistych powodów musiał zrezygnować z rozwijania tego projektu, ale miał ogromny wkład w jego tworzenie. W tamtym czasie ten projekt nazywał się Pacuator, ponieważ wszystkie teksty, które generował, były bardzo podobne stylem do tekstów pana Wojciecha Pacuły. Nadal to były jednak bzdury. Które wymagały sporego nakładu pracy, żeby ułożyć z tego sensowną recenzję. Oto niektóre z tekstów wygenerowanych przez późną wersję Pacuatora. Jest szybki w pojedynkę i gra bardzo płynnie. Może nie jest tak ekscytujący, ale ma bardzo dobrą szybkość i mikrodynamikę i jest szybki w pojedynkę z Topwirem. Nie topi się miedzi, aby uzyskać złoto. Co do przekonań, przekonania nie mają ograniczeń co do wielkości prądu. No i widzicie ten poziom absurdu, to jest wręcz tekst filozoficzny. Wspaniały. Ale mało przydatny. A oto kolejny przykład. Płyta ta, utrzymana w stylistyce kultury śródziemnomorskiej, dedykowana była kobietom i to z prawdziwie organiczną naturalnością, można ją śmiało porównać z moim przetwornikiem CA, kolumnami i chińską integrą, która zagrała znakomicie. Jej głos jest punktem wyjścia, a nie nazwą jednego kabra. Zasada działania tego skryptu była dość skomplikowana, bo żeby uzyskać w miarę składne zdania, Piotr po pierwsze nakarmił model automatycznie ze wszystkimi recenzjami sprzętu audio, które kiedykolwiek się ukazały w polskim internecie, a następnie za pomocą API DeepL, czyli open source'owego tłumacza, Tłumaczył on tekst wynikowy z języka polskiego na język angielski, i z powrotem na polski. Dopiero taki zabieg sprawiał, że generowane zdania miały strukturę, którą, którą dało się zrozumieć. Ostatecznie nie skorzystałem z pacuatora, bo po wielogodzinnym rzeźbieniu tekstu ze skrawków absurdu ten po prostu wyparował z mojego dysku. To na pewno był sabotaż. A teraz yy, przejdźmy do samego kabla. Firmę l musiałem wymyślić, no bo nie chciałem reklamować jakiegoś istniejącego produktu. A przy okazji posłużyła mi ona do kilku innych projektów, o których może kiedyś opowiem. Na pomysł nazwy wpadł Jakub, autor mojej pornofankowej czołówki, której w tym odcinku nie usłyszeliście. Pracuję nad nową czołówką, ale na razie brak mi weny. Nieważne. Pierwotna nazwa była inna, jednak l miało to brzmienie. W języku włoskim to słowo oznacza dzban. Tak przynajmniej twierdzi translator. Także to był taki mój mały hint, taka wskazówka, że to nie jest na poważnie. Kolejną wskazówką była nazwa modelu kabla. H00KB8, czyli hook, bait, haczyk, zarzutka. Ale myślę, że jak doszliście do tego fragmentu, to już wiedzieliście tak, co się święci. Stworzyłem prosty logotyp, jeszcze prostsze logo. Wykupiłem domenę i kupiłem pół produkty do wykonania tego kabla. W środku jest przewód zasilający polskiej firmy Melodica z serii Purple Rain. Wtyki są chińskie, ale również zostały kupione w polskim sklepie. Największy problem był z termokurczami. W tym rozmiarze ich zdobycie było naprawdę trudne. Kabel montował mój dobry kolega, również Jakub, ale inny. Zleciłem mu to, ponieważ chciałem, żeby mimo wszystko był to kabel zmontowany poprawnie i przede wszystkim, żeby działał. I mogliście ten kabel już widzieć kilkukrotnie na kanale, także widać, jak długo już go mam. Zrobiłem mu nawet sesję zdjęciową i umieściłem ją na wcześniej wykupionej domenie, którą ubrałem w jakiś tam ładny design. W międzyczasie napisałem jeszcze kilka bzdurnych tekstów o kablach zasilających jak to robią różnice. Żeby jako tako wypozycjonować tę stronę, żeby ona nie była taka anonimowa w sieci. No i w 2020 roku, kiedy już miałem prawie skończony ten tekst spacuatora, zamieściłem post na Facebooku zapowiadający tę recenzję. Już wtedy chciałem myślałem o skorzystaniu z OpenAI, ale obsługa Wymagały pewnych kompetencji programistycznych, których ja nie posiadałem. Piotr wówczas zrezygnował z projektu i niestety musiałem zawiesić nad nim pracę, dlatego też ta recenzja ukazała się tak późno. Ale może to i lepiej. Niemniej bardzo ciekawe jest to, że wystarczyło Wam tylko zdjęcie kabla i byliście w stanie znaleźć stronę producenta. Także tutaj gratuluję osobom spostrzegawczym, naprawdę. W międzyczasie kombinowałem samodzielnie, jak wytrenować OpenAI. Kontaktowałem się nawet z ludźmi nagrywającymi tutoriale w tej materii, ale nie byłem w stanie samodzielnie stworzyć sztuczno-inteligentnego recenzenta audioświrskich kabli. Do projektu wróciłem w tym roku i dzięki wysiłkom Michała Udało się nauczyć model językowy Kiri z biblioteki OpenAI naszym materiałem źródłowym. Jest to jeden z lepszych obecnie dostępnych modeli językowych, i tu zaczęła się właściwa praca. OpenAI działa na przykład w trybie autouzupełniania, więc tworzenie artykułu korzystając z tego modelu polegało na tym, że podawałem tak zwany prompt, który model na następnie musiał uzupełnić, czyli mówiąc po ludzku, kończył za mnie zdania lub całe akapity. A więc na przykład pisałem: Brzmienie kabla Elkrusze można porównać do, a po kilku sekundach dostawałem na przykład taki wynik: Izolacji Acoustic Revive i Crystal Cable. Wszystkie kable tego rodzaju są jednak złe, ale krusz najgorszy. Pomimo że brzmienie kabla jest bardzo podobne, to różnice w wydaniu przekazu są duże. Krystal Cable gra namacalnie, przejrzyście i ciemnie. Pokazuje dźwięki otwarte, bez kompresji. Lekusz gra za to wyrafinowo, zarówno w głąb planu, jak i na środku pasma. To dobrze, bo góra jest tutaj najważniejsza, pokazana jest bardzo dokładnie. Nie ma tu mowy o kompresji ani o rozmyciu dźwięku, ani o braku detali. I tutaj tekst kończy się zazwyczaj nieoczekiwanie, w zależności od tego, jaką długość tekstu chce wygenerować. Jak widzicie, Kiri, mimo że popełnia językowe błędy, produkuje bardzo zgrabne zdania, bardzo podobne do tej poezji, którą uprawiają recenzenci na swoich stronach. Model rozumie kontekst, rozumie czym jest recenzja, rozpoznaje producentów i modele, modele kabli zasilających, i posuwa się nawet do tego, że gdy poprosi się go o opisanie brzmienia na podstawie jakiegoś albumu. Otrzymamy wymyślonych kompozytorów. Oto przykład. Dlatego też teraz przedstawię ciekawostkę: konfrontację duetów dwóch legendarnych dyrygentów, Artura Salweta Audionowa i Olega Golowina A1. Zabieram Was do prelud dwóch utworu Jana Szelestowa, powstałym po ukochaniu zmarłego rokiem 2004, oryginalnie dawnego wykonawcy Mariana Bregmana, Solist Records. Myślę, że Szelestow to bardzo dobre nazwisko dla kompozytora muzyki konkretnej, na przykład. Zresztą, to, co generowało to AI, było momentami tak absurdalne, że zresztą sami zobaczcie. Mieć jest najcenniejszym metalem na świecie, a właśnie dlatego jej używanie jest obowiązkowe przy produkcji kabli sieciowych. Elektroniczny recenzent, nazwijmy go tak, lubił też płynąć w dywagacje filozoficzno-społeczno-historyczne. A przypominam, że dostał jakoś źródło teksty o kablach. Ba, w pewnym momencie zaczął dywagować na temat Holokaustu. Wszystko to, co dzieje się na naszym globie, jest tym, czego zapomnieliśmy o najgorszym okresie II wojny światowej. Niestety, wszyscy wiemy o holokauście i o masakrach kolejnych narodów. Ale co z tego wynikło? Czy była to tylko porażka polityczna? Oczywiście nie. To było przejawem spowolnienia cywilizacyjnego ludzkości. I naprawdę nie wiem jak to nam pomoże w przyszłej wojnie z robotami. Mam nadzieję, że nie wkurzyliśmy maszyn. Ale to jeszcze nic. Pierwszy wypust modelu zaczął mówić po grecku i zawierał takie wspaniałe zdanie. Przewodnik ma budowę Liz alpha gamma i ma gabaryt 4x0 i 5 mm kwadratowego równa się 1 mm kwadratowy liczbami roku 1920 dodatkowe genale majtecznego agabafismu, Kali, belszymenu skleru chromografiku Aprel bases lids geometrii gamma alfa, beta w sinuchron krosomiku, ale basiki. Sztuczna inteligencja ma więc. Pewne ograniczenia. Oprócz mówienia po grecku, nawet tak zaawansowany model, kiedy poprosimy go o napisanie kompletnej recenzji, nie poradzi sobie ze strukturą tekstu. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że został wytrenowany na stosunkowo niewielkiej ilości tekstów, które bardzo często nawet nie posiadały takiej struktury. Tak, 900 stron to bardzo mały wkład na wytrenowanie modelu. I nawet dużo doskonalszy ChatGPT GPT czasami nie daje rady z takim zadaniem właśnie jak strukturyzacja tekstu. Zwróćcie uwagę na to, że recenzje takich kabli zawierają często sporą dozę dygresji. a to jakaś anegdota o dawnych czasach, a to jakieś, jakaś uszczepliwość w stronę kablosceptyków, a to taka właśnie historyczna czy filozoficzna dygresja. Są pewnie te fragmenty o miłosiernych duszach i. Zagładzie. Moja rola przy tworzeniu tej recenzji polegała na, po pierwsze, zebraniu wszystkich recenzji, co zrobiłem ręcznie, ponieważ chciałem wykorzystać jedynie recenzje kabli zasilających. Po drugie, na wyczyszczeniu tego wkładu ze śród tytułów, żeby nie mieszać ich z tytułami. A po trzecie, na wygenerowaniu odpowiednich fragmentów zgodnie z przyjętą strukturą i wyczyszczeniu tego, co wygenerował model, a więc Podmieniałem wygenerowane nazwy kabli, na przykład na kabel generyczny. Usuwałem powtórzenia, literówki i takie absolutnie bezsensowne fragmenty. No dobra, zostawiłem jeden taki fragment, bo kompletnie mnie rozbroił. Lek już ma większą rozdzielczość i lepsze detale, ale zwykły kabel zasilający ma większy dynamizm. W obydwu kablach była ta sama barwa brzmienia, żółta. Czyli jak widzicie, może się wydawać, że model Kiri ma już jakieś pojęcie znaczeniowości i broni się przed abstrakcją. Widocznie. Barwa brzmienia jest pojęciem zbyt właśnie abstrakcyjnym dla maszyny. Pełny tekst znajdziecie na moim blogu, link dodam w opisie. I teraz kilka kwestii, które pewnie będą Was interesowały. Po pierwsze, dlaczego nie wykorzystałem czatu GPT? Po drugie, dlaczego nie użyłem doskonalszego algorytmu DaVinci? I po trzecie, po co w ogóle to zrobiłem? Otóż śpieszę z wyjaśnieniami. Zacznijmy od tego, dlaczego nie chat gpt. I powód jest bardzo prosty. On jest wytrenowany na dużo jakby szerszym materiale, a więc jest mało wyspecjalizowany. Recenzje, które generował były więc bardziej sensowne, ale z drugiej strony przypominały raczej teksty reklamowe, które widujemy na stronach producentów, nie wiem, czy drzwi balkonowych, albo teksty pozycjonujące pisane przez copywriterów. Ale zupełnie nie przypominały tego, co możemy zobaczyć po ekstremistycznej stronie audio Internetu. A ja od początku chciałem, żeby ta sztuczna inteligencja generowała tylko recenzji kabli zasilających. Zależało mi więc na tym, żeby ograniczyć możliwości tej sztucznej inteligencji tylko do tej bardzo wyspecjalizowanej dziedziny, tak, żeby sprawdzić, jak wiarygodne teksty wygeneruje AI, wyuczone na niezłym kwasie. Kwestia druga, model. Model Curie jest drugim najlepszym modelem oferowanym przez OpenAI, jednak posiada większość możliwości modelu DaVinci, czyli najlepszego takiego rozwiązania. DaVinci od Curie różni się lepszym rozumieniem związków przyczynowo-skutkowych, ale doszedłem do wniosku, że w tekstach źródłowych, które wykorzystałem, takie związki funkcjonują na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, dlatego zdecydowałem się na ten niższy model. Drugi powód: był czysto finansowy. Wszystkie modele oferowane przez OpenAI działają w oparciu o takie tokeny, czyli punkty, którymi płaci się za wykorzystaną moc obliczeniową. I moc obliczeniowa jest używana podczas zarówno generowania tekstu, jak i uczenia modelu. DaVinci jest zwyczajnie dziesięciokrotnie droższy od Kiri i samo wytrenowanie modelu kosztowałoby kilkaset złotych, a co jakby poszło źle? No. Pieniądze w piach. A ja potrzebowałem jeszcze ogromnej ilości tekstu. Stwierdziłem więc, że Kiri jest najlepszym rozwiązaniem jakościowym przy zachowaniu akceptowalnej ceny. Ale kto wie, może się pobawimy też Da Vinci w przyszłości. Jeśli chodzi o kwestię dlaczego, krótką odpowiedzią jest dla jaj. Chciałem strollować moich najwierniejszych fanów audiobili i zasiać troszkę chaosu w audiointernecie. A tak bardziej, Seriot, chciałem też pokazać, jak pełne absurdy są recenzje kabli zasilających. Jak już mówiłem, 900 stron wkładu do wytrenowania modelu językowego to bardzo niewiele. Interesowało mnie jednak to, w jakim stopniu maszyna poradzi sobie z absurdem serwowanym przez recenzentów. Czy znajdzie w nim jakiś sens, strukturę, i jak bardzo uda się jej zbliżyć do dziewiątej gęstości, którą widzimy w, na, w takich tekstach? Jak widać, do osiągnięcia tego ostatniego celu jeszcze odrobinki tutaj brakuje. Na początku wyzwaniem było to, że pierwsze wykorzystywane w tym projekcie modele nie rozumiały języka polskiego. Dlatego na takim wkładzie ledwo co zaczynały się posługiwać naszym językiem ojczystym a co dopiero mówić o pisaniu recenzji. Te nowsze, mądrzejsze modele od OpenAI mają już wstępnie jakąś podstawę językową zakodowaną, albo po prostu uczą się dużo efektywniej niż, niż te starsze modele. I okazuje się, że przy generowaniu treści, podobnie jak nasi wspaniali recenzenci, taki program wypluwa absurdalne zlepki losowych słów. Czyli nawet takie, taka zaawansowana sztuczna inteligencja tego po prostu nie ogarnia swoim szlifowanym w żelazie rozumem. To mi pokazuje, przynajmniej ja to tak interpretuję, że zwroty, słowa wykorzystywane przez recenzentów do opisu brzmienia są na tyle pojemne, że każdy czytelnik może je dopasować do swojego wyobrażenia o dźwięku. A więc taki recenzent może napisać w takim tekście w zasadzie cokolwiek, nie wiem, że średnica jest bardziej kiełbaskowa, sybilanty mleczne i bas, że bas ma złe podwozie. Ten film był w pierwszej chwili dostępny jedynie z poziomu mojego bloga, ponieważ chciałem, żeby zarówno obserwatorzy, którym podobają się moje treści, jak i ci, którym się te treści nie podobają, mieli takiego brainfarta. Ciekawiła mnie Wasza reakcja na to, jak przetworzycie to, że nagle ton składowy zaczął słyszeć wpływ kabli zasilających. No i mam nadzieję, że dobrze się przy tym bawiliście. Ja na pewno bawiłem się szampańsko. Sam kabel wykorzystam jeszcze w jednym materiale, który ukaże się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. I tam zobaczycie nie tylko włoski kabel marki Zman, ale też inną, polską konstrukcję z rynku audioświrskiego. I już teraz mogę Wam zagwarantować, będziecie zdziwieni tym, co siedzi w środku kabelka, za który producent woła kilka tysięcy złotych. Także dzięki za dźwięki. Jeśli się podobało, zostawcie kciuk w górę, a jeśli się nie podobało, wciśnijcie kciuk w dół, ale dwa razy. Wtedy działa mocniej. To do zobaczenia. Cześć.